Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry. To już siedemdziesiąty dziewiąty przegląd tradycjonalistyczny. Witamy. Piotr, Błaszkowski. I... Ja, Prínczak, Piotr Błaszkowski. Witamy Państwa serdecznie. Kolejny odcinek i przechodzimy. No najpierw taka klamra z poprzednimi odcinkami. Mówiliśmy o księdzu Prałacie Kneblewskim. No i, no i wracamy do tej postaci, no bo odbył się pogrzeb. We wtorek, czyli to był, proszę Państwa, 2 kwietnia, przy biciu dzwonów do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy została wprowadzona trumna ze zwłokami księdza prałata. Mszę świętą oczywiście Nowu Zordo celebrował wikariusz generalny diecezji, ksiądz kanonik Tomasz Cyl. A w środę uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się modlitwą Regina Celi o godzinie 12. Następnie różanie sprowadzony przez wspólnoty Żywego Różańca. Mszę świętą o 13 sprawował ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, biskup Włocławski, a koncelebrował biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. No to dziwne, bo zazwyczaj to ordynariusz chowa, chowa swojego kapłana, ale biorąc pod uwagę zakazy, jakie na niego nakładał, może lepiej, że nie wieloosobowa koncelebra, oczywiście, nomowa w prezbiterium, szesnastoosobowa, a podgrupa jeszcze była w nawie. Ksiądz Marek Kowalczyk, który wygłosił słowo chyba pożegnalne, przypomniał kredo księdza Romana. Te słowa o rzuceniu ognia na ziemię z Ewangelii Łukaszowej obrałem jako kapłańskie zawołanie, ponieważ nie lubię wszelkiej nijakości. Głoszę odwieczne katolickie i wszechpolskie wartości za pomocą nowoczesnych mediów. Nie obyło się bez przemilczeń. Właśnie między innymi biskup Włodarczyk wspomniał, że dziękuję, że był gorliwym apostołem Królestwa Bożego, wielkim duszpasterzem, a równocześnie tym, który umiłował do końca Eucharystię, troszcząc się o piękno tej liturgii. No trochę zaciemnienie rzeczywistości, bo rzeczywiście yy, ksiądz Kneblewski starał się znowu z cywilizować, ale nie z tego zasłynął. Jak piszą świadkowie, księdza Prałata żegnało wielu księży, siostry zakonne, licznie zgromadzeni świeccy związani ze szkołą katolikum oraz z korporacjami akademickimi, innymi organizacjami. Wreszcie sympatycy kanału Tubacordis. Na miejscu byli przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej mienia księdza Skargi, portalu pch 24 Odnotujemy też głos lokalnego indultu, zaangażował się bez reszty w duszpasterstwo tradycji łacińskiej tu w Bydgoszczy. Współtworzył fundamenty ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę, Trady, Clara Montana, ogólnopolskich spotkań wiernych tradycji łacińskich, wielu innych przedsięwzięć z naszymi duszpasterzami w całej Polsce. Mówił przedstawiciel organizatora ogólnopolskich pielgrzymek do Częstochowy. I ceremonie pogrzebowe po mszy odbyły się na cmentarzu parafialnym Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Ludwikowo w Bydgoszczy i na nagrobku księdza Prałata, który właśnie sam sobie już za życia przygotował, a się się znajduje, to zawołanie kapłańskim iniem veni mitere interam, czyli przyszedłem rzucić ogień na ziemię. A tuba cordis, czyli kanał świętej pamięci księdza Prałata prosi o modlitwę za duszę kapłana i zapowiada puszczanie nagranych wcześniej materiałów, tych z okresu, kiedy ksiądz Prałat miał zakaz wypowiedzi medialnych. No właśnie, proszę Państwa, czyli wielebny prałat dalej naucza i dodatkowo korzysta z łask, które, które ma po śmierci, czyli, czyli wyjednuje nam łaski i nam i nam zsyła. No Tylko się pod, modlić o pośrednictwo. No i mam nieodparte wrażenie porównania z pogrzebem ojca Huchoculaka Ho z koncelebrą, szczujących na niego za życia współbraci zakonnych. No Tu mamy tchórzliwych współbraci w kapłaństwie, którzy Zostawili księdza Prałata podczas ataków wrogów kościoła. No, ale tak to często bywa. No, proszę państwa, święta Wielkanocne, zmieniamy temat, święta Wielkanocne miały też swoje juda, jud, Judaszowe cienie, które, które przytacza Portal PH 24. 26 marca, czyli Wielki Wtorek, były odczytywane słowa o zdradzie Judasza, i, i tego dnia zniszczono figurkę Matki Bożej w kaplicy ustawionej obecnie przy nowo zbudowanym rondzie. Czerwonej Górze, przy ruchliwej trasie Kielce Kraków. Kapliczka powstała w 1934 roku dzięki ofierze i ofiarności mieszkańców Sitkówki, przy której przez lata były sprawowane nabożeństwa majowe, poświęcenie pól, która była otoczona szczególną pobożnością wiernych. I ta kapliczka jesienią w zeszłego roku, czyli 2024, została odnowiona i postawiona w nowym miejscu, znaczy w tym miejscu, mimo. Mimo budowy ronda i, i remontu drogi, no jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Kielcach, dzień po zdarzeniu wpłynęło zgłoszenie od świadka, który zaobserwował sytuację, gdy do figurki, już obok ronda, przyjechał pojazd osobowy, wysiadł z niego mężczyzna, który przewrócił i zniszczył figurkę Matki Boży, Bożej, po czym oddalił się z miejsca. Czyli, proszę, proszę Państwa, pełna spontaniczność. Diabelsko, oczywiście, spontaniczność, działania zmierzające do ustalenia personalu, wandala, no, powinno być tutaj opętanego z nienawiścią, tak? zakończyło się sukcesem. W godzinach popołudniowych policjanci zwalczający przestępstwo, przestępstwo przeciwko mieniu, zatrzymali w tej sprawie 38-letniego mieszkańca gminy Łagów. No, taki po prostu dał upust swojej, swojej miłości, tak? Ale do kogoś innego. No, nie ma przypadków, zwłaszcza że to w Wielkim tygodniu to, to jest całkowicie całkowicie nieprzypadkowe. Jakby nie mieliśmy tego w planach, ale tu warto jakby jeszcze napomknąć. No przecież mieliśmy w poniedziałek, wielkanocny tą tragedię w Rapce, gdzie drzewo przewróciło się na, na trzy osoby. W tym jedno dziecko, kilkuletnie. No i takie rzeczy się zdarzają, ale nie zdarzało się do tej pory w Polsce, żeby policja nie dopuściła na miejsce księdza z ostatnim namaszczeniem. I oczywiście wylało, wylało się szambo. W internecie, bo jakiś, prawda, policjant, pewnie jakiś stary komuch, po prostu, chociaż nie, proszę Państwa, cofam. Milicja Obywatelska do takich rzeczy się nie posuwała. Po prostu jakiś taki nowokomuch sobie zaczął, prawda, dworować z księdza i z jego czarów. Oczywiście do, tak, tak powiedział: czarów napisał potem w internecie ten policjant. I oczywiście już z, potem było, że no o, pewnie przyszedł, żeby zarobić. No, proszę Państwa, to się samo komentuje, ale sam Kościół na to zapracował, pozwalając w trakcie covid żeby wierni umierali bez sakramentów, i to może być niestety nasza przyszłość, yy, czyli właśnie ścinanie. No to tak cytując posła Nitrasa, ministra teraz Nitrasa, w się tylko od sportu, jak sport polski stoi, no to widzimy, że prawda, nasi kopaczo-biegacze się męczą, ale y, to może być nasza przyszłość, czyli opiłowywanie katolików, niszczenie kapliczek i niedopuszczanie księży z sakramentami. Zmieniamy klimat na cieplejszy i informacje na bardziej pozytywne. Obchody Wielkiego Tygodnia na pokładzie hiszpańskiego helikopterowca. Msza święta tradycyjna odprawiana na rufie okrętu. Uczestniczyli młodzi wierni o symbolicznej cyfrze 7 na 243 członków załogi bez desantu. I to był prawdopodobnie Juan Carlos I. Ten okręt, okręt desantowy hiszpański. No cieszy, cieszy nawet, że w takich, w takich niecodziennych okolicznościach liturgia, i to jeszcze tradycyjna liturgia. Pozostając w świecie Hispanii dat jeszcze film na Facebooku Misa en Latin El Salvador CA prezentuje ten profil ołtarzy, ciemnicy, strydium paschalnego z Ameryki Centralnej i Karaibów. Mianowicie Panama, Kostaryka, Republika Dominikańska, Salwador, Nicaragua, Gwatemala i trzy miasta z Kolumbii: Bogota, Bukamaranga i Medellin. Standard tradycji wyżej się wznosi w Ameryce Łacińskiej najwyraźniej. Dokładnie, a teraz porozmawiajmy o świecie anglosaskim. Proszę Państwa, bardzo ciekawą analizę poświąteczną zrobił Taylor Marshall. Marshall w swoim odcinku. Ester, Ester 20, 2024 Revelat Catholic United of Triumph, czyli Wielkanoc 2024, objawiła katolicką jedność i triumf. No i teraz, co, co, on, co on analizuje? Widzi kilka nachodzących na, na, na siebie zjawisk. No, w ogóle stwierdza, że ogólnie poprawiła się estetyka Tridu Paschalnego również w NOM, tak? co jest takim pewnym sygnałem traktowania tego, tego kościoła, no i tych obrzędów poważnie przez, przez, przez wiernych, no i przez samych kapłanów. No i, i, i teraz najważniejsze On mówi tak, że ruch fundamentalistyczny, ewangelikalny. Przeżywa schyłek i rozkład. Wiąże się to ze śmiecią liderów tych ruchów, czyli na przykład taki Billy Graham, ale do, dodajmy, że, że to jest w ogóle dynamika tych, tych, tych konfesji, czyli na początku wzrost, osiągnięcie stabilizacji i później Zanikają. I to jest bardzo ważne, bo jeszcze 30 lat temu był to prąd bardzo silny i generował wielomilionowe konwersje z katolicyzmu, po prostu krad nam wiernych. Nam no i teraz tak, wszystko, wszystko wskazuje na to, to jest i teraz drugi punkt, że Ameryka osiągnęła moralne dno. I zaczyna, I zaczyna się już odbijać. No i widać już pewne, pewne napięcia moralne, aby z tego bagna, z tego, z tego bagna wyjść. No i jak już się wychodzi, to proszę Państwa, one mają charakter radykalny. Jak ktoś się nawraca, to, to po prostu całkowicie. No i mówi tak: jeszcze 20 lat temu atmosfera międzykonfesyjna w USA była taka. Ekumenicznie friendly. A teraz w mediach społecznościowych trwa, trwa twarda walka kalwinistów z katolikami, fundamentalistów z katolikami, a katolików z protestantami. No i tego, efektem tego jest wzrost napięcia apologetycznego i nawrócenia na katolicyzm. I proszę Państwa, nie tylko tych spektakularnych, z pierwszych, z pierwszych stron in, in, internetu, o czym już kiedyś mówiliśmy, ale też takich zwykłych. Na przykład mówi, że są powroty katolików po 30 latach, którzy po prostu idą po 30 latach do spowiedzi, tak, mało tego, są takie spektakularne konwersje, i on podał taki przykład z, 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 z mediów społecznościowych, gdzie eksprostytutka dała taki no, można powiedzieć, wzruszający wpis, że, że kon, zakończony tym, że konwertuje, że konwertuje do Kościoła katolickiego ze swego zdegenerowanego życia i oddaje się Bożemu miłosierdziu. No ale że Państwo, żeby nie było zbyt słodko, to akurat marszalowi od czasu, kiedy bronił, że Jezus Chrystus jest królem, to był taki specjalny odcinek, ewidentnie tną zasięgi. To nie jest już 80 tysięcy, 120 tysięcy, tylko tak 28, 30. Także no, gramy na cudzym boisku, no ale trudno, każdy każdy spełnia swój swój obowiązek. Tak, rzeczywiście można powiedzieć czujne oko czuwa i patrzy. Tymczasem bractwa tradycyjne walczą o powołania, jak ksiądz Paweł Korupka ze Szczecina poinformował o wizycie seminarzystów, seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra w Wigracbad. Dwóch Czechów, dwóch Austriaków, trzech Polaków. Klerycy odwiedzają polskie duszpasterstwa, takie tournée mają i opowiadają o powołaniu. W poniedziałek wielkanocne asystowali do mszy świętej, spotkali się z wiernymi, zwiedzili Szczecin. I we wtorek też jeszcze została odprawiona solenna msza Święta, no widać, że właśnie zastanawiam się, czy to jest po prostu, czy to jest po prostu yy, taka, yy, taka normalna procedura, czy jest to no, swego rodzaju walka z yy, konkurencją, no bo tutaj przecież dużo więcej powołań z Polski ma Bractwo Świętego Piusa. 10, ale może jestem po prostu przewrażliwiony i złośliwy. Jak no wiadomo, że jak struktura będzie miała powołania, to przeżyje. Jak nie będzie miała, to nie przeżyje. No bardzo, bardzo proste. No cóż, no, niech, niech walczą. A my przypominamy Państwu, że co czwartek jest w Braswie, w przeoratach, tam, 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 tam gdzie jest po prostu najświętszy sakrament, są wystawienia najświętszego sakramentu i modlitwa o powołania. I proszę Państwa, zachęcamy i przypominamy wszystkich wszystkich wiernych, że, że nasza modlitwa dochodzi wszędzie, tak? przez serce Pana Jezusa dochodzi do, do właśnie do tych młodych kandydatów. No dobrze, no i odnotujmy też śmierć Jego Ekscelencji, znanego emeryta, emerytowanego biskupa po ciężkiej chorobie. W wieku 81 lat zmarł biskup Vitus Honder, Kiedyś już mówiliśmy o nim tutaj, tu opisywaliśmy go. Emerytowany biskup z, z Hur, z tej słynnej decyzji szwajcarskiej ostatnia decyzja, która się trzymała. No, a emeryturę spędził, za zgodą w, w, w tam, w Franciszka, w Instytucie Santa Maria Vangs, który, który jest prowadzony przez Bractwo Kapańskie Świętego Piłpiusa X. No i na szczęście zostały, został wywiad z nim przeprowadzony na takim propiusowym kanale niemieckojęzycznym, że, 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 że przy, przy, no, podaje, że Franciszek nie uznaje Bractwa Świętego Piusa X za schizmatyckie. No, niby oczywista oczywistość, no, ale to przypomnijmy. No i, i oraz, oraz wielokrotnie biskup jego świętej pamięci domagał się zadośćuczynienia kłamstwu pow, powtarzanemu na temat tego dzieła Bożego, czyli Świętego Piusa X. Tak? że te wszystkie kalumnie, Rzucane. No i jak już wspomniałem, zamieszkał w tym instytucie za zgodą papieża. No przecież to jest, to, to jest jeszcze kolejny dowód, że o jakiejś nie ma, nie, nie ma, nie ma mowy. No i, i też przy, przytacza takie na przykład o arcybiskupie Lefebvre, Lefebrze to się to jest takie jego słynne zdanie, że należało go bardziej słuchać. Tak, no, no tak, no to jest prawda. Byśmy byli zupełnie w innym miejscu niż, niż teraz. No i proszę Państwa, no tak i teraz trzeba by tak podsumować, no jaka ży, życie, takie śmierć, czyli zawsze, z tego wynika, że zawsze starał się być pobożnym, dobrym kapłanem, no i w sposób naturalny doszedł do Bractwa Świętego piłsa X, natomiast szkoda, to jest jakby już uwaga osobna, że do Bractwa nie przychodzą, że przychodzą emerytowani biskupi, dopiero emerytowani biskupi, a nie a nie i będący jeszcze wtedy, kiedy mają pełnię pe, pełni sił. No tutaj mamy przykład, już był biskupa La, Lasio z, z, z Filipin, tak, no ale też już nieżyjący, chociaż biskup Lasio ma, też ucz, uczestniczył w całym tym programie. Powiedzmy globalnym apostolacie, apostolacie tak biskupim, tak? czyli to, 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 co należy do biskupa, czyli święcenie, święcenie kapłanów, wyświęcanie ołtarzy, tutaj jeszcze przyjmowania, przyjmowania ślubów zakonnych itd. itd. No, proszę Państwa, pracy dla następców apostołów jest wiele, no i jeżeli jakiś biskup jest prawowierny i już jest wolny, tak? nie ma obowiązków, to, 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 to niech, niech, niech pomoże naszym trzem już szacownym i już wiekowym, bądź co bądź, co bądź, 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 bądź biskupom z Bractwa Świętego Piusa X. No tak, a trzeba tutaj dodać, że biskup Lazo, jak przychodził, to była trochę inna sytuacja, bo no właśnie, to była tak to ta schizma, prawda, Ekskomunikowani i tak dalej, on mimo to przyszedł. Biskup Łąder jednak przyszedł w sytuacji dużo bardziej e, komfortowej, aczkolwiek trzeba powiedzieć, tutaj media niemieckie doniosły, że y, no, bardzo, że wielu nie będzie rozumiało decyzji biskupa Hłondera, ponieważ biskup Łąder kategorycznie zabronił, żeby go pochowano w katedrze w chór stwierdził, że chce być pochowany obok arcybiskupa Lefebra i będzie pochowany w Eko. Jest już nawet program uroczystości pogrzebowych na tyle na ile znam niemiecki. Mam nadzieję, że nic nie pokręcę. Znaczy najpierw tam gdzie spędził ostatnie lata życia uroczystości w Wangs od do, do 9 kwietnia tam chyba wystawieniu trumny pewnie czy coś takiego. Potem w Oberit, od 11 do 15 kwietnia. Oberit to jest, proszę Państwa, kościół, który, kościół bractwa, który biskup Kłonder konsekrował. I ostatecznie pogrzeb jest zaplanowany na 17 kwietnia w kościele seminaryjnym Weką o 9.30. Więc no, 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 to jest właśnie tam, te strony niemieckojęzyczne, modernistyczne właśnie doniosły, że jeszcze tam biskup, obecny chór, biskup Bonemein, spotkał się z biskupem Chłonderem jeszcze w poniedziałek wielkanocny się upewniał, czy biskup Chłonder nie zmienił zdań. No, także, natomiast no, no, szkoda, że nie przechodzą ci biskupi czynni, ale no, no, no. To jest taka logika, że może na urzędzie zrobi więcej, a ja śmiem twierdzić, że w obecnej, zwłaszcza sytuacji takiej centralizującej kościół. Nie zrobi więcej. No ale i tak e, należą mu się duże, e, dużo naszej modlitwy teraz za to, że to sto, ostatnie swoje lata życia spędził w bractwie, że spędził przy e, tradycji, e, co było takim pięknym przykładem. Oczywiście byli też tacy, którzy wieszali na nim psy, że to Neobiskup, że on powinien pokutować za. E, za swoje, prawda, tam poczynania modernistyczne, no, to, to już jest naprawdę kwestia, którą niby biskupi nawet rozważali na swoich kazaniach, a to, to, to świadczy tylko o jakości ich episkopatów. Yy, módlmy się za biskupa Hłondera. Zresztą, że Państwa, jak przejrzymy mszały w wielu miejscach, gdzie się Sprawuje msza święta tradycyjna, to może się okazać, że tam gdzieś jest biskup Hwonder, dekret biskupa Hwondera, bo to on e, wznawiał mszały te, te, te stare u siebie w diecezji. No tak, proszę Państwa, no, wieczny odpoczynek, racz mu dać Pania, światłość wiekuista niech musi świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. I tym zaczęliśmy od pogrzebu. I kończymy na pogrzebie, który jeszcze się nie odbył. To tyle, ale za tydzień znowu garść informacji. Kamil Klimczak. Piotr Błaszkowski z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Prosimy jeszcze raz kciuki w górę, subskrypcje, komentarze dla zasięgów, żeby nas tam YouTube nie przycinał. O wsparcie kanału też. I to tyle na dziś. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Do następnego razu.